Siema, siemaneczko, z tej strony Maciek przez małe e. W dzisiejszym odcinku Smash Masters wykorzystam wszystkie 11 legendarnych i specjalnych boosterów. Zrobię swój własny indywidualny ranking, który wrzucę wam na koniec odcineczka. Zobaczcie sobie z ciekawości, jak każdym boosterkiem sobie rozegrałem, każdy co booster, co jakie posiada umiejętności i przypisałem im swój własny indywidualny ranking. Zapraszam was do odcineczka oraz do komentowania, co wy myślicie o danym boosterku. Więc na początku zagramy Crazy Columns, wykorzystamy Billy Boom, która sobie wysyła robocika na planszę, który fajnie wciąga do siebie wszystkie randomowe klocki i wypuszcza nam fajne bomby, które ładują nam booster. Dobra, przejdźmy teraz tutaj. Tutaj mamy kolej przeciwnika, zagramy Crazy Columns na więcej kolumn. Jak widzimy, większa jest plansza i każda daje inaczej punktację. Wykorzystajmy sobie gwiazdki, żeby od razu podładować sobie troszeczkę booster. Zróbmy w taki sposób i mamy już booster naładowany, teraz kolej przeciwnika. Ale myślę, że zrobimy na swoje przejście od razu, czyli aktywujmy sobie booster. Teraz ona zleci na sam dół i fajnie można ją wykorzystać tutaj ze względu na to, że mamy większe pole i więcej punktów możemy teraz zrobić. Ona teraz wypuści bombki, które fajnie możemy teraz w taki sposób wykorzystać. Podładujmy sobie delikatnie znowu booster. Zróbmy ekstra movika. Wykorzystajmy booster, pyk. No i elegancko tutaj fajnie, wszystko fajnie wchodzi na planszę, bo mamy dużo większą, nie? Fajnie Billy Boom można właśnie wykorzystać do tego trybu. Idealnie się strzeliliśmy, że akurat ją wybraliśmy w sumie. Zróbmy ekstra buff i wszystko. I jeszcze co fajnie można wykorzystać, że Billy Boom faktycznie wypuszcza za każdym ruchem dodatkowym bomby na planszę, nie? A tutaj mamy taki dużą, większą planszę niż standardową. Fajnie można wykorzystać ten booster. Co do perków, to tak jak mówiłem, że Mini Clio i gwiazdki są moimi takimi mainami. Do każdej postaci zazwyczaj je używam i nie zmieniam tego. Więc dobra, skupmy się delikatnie na meczu, ale chyba mi się wydaje, że przeciwnik już nie ma w ogóle szans. Zróbmy ekstra movik, jeszcze robocik tam wypuści dodatkowe bomby. Możemy aktywować booster. To jest piękne, nie? Akurat tak się dobrze strzeliliśmy, że fajnie wszystko wchodzi samo automatycznie. No i co tutaj? Ostatnia runda, kolej przeciwnika, ale to wiadomo, że co może zrobić, no raczej nic. Wykorzysta sobie tutaj ostatnią deskę ratunku na prąd tak naprawdę. Wykorzystał ekstra movik. Gdzieś tutaj jakiś tam delikatny ruch, ale no mnie zagraża, bo już tak naprawdę to wygraliśmy. A teraz wybierzmy pana Brokułka, który wypuszcza na planszę nam disco kulę, która fajnie po wyborze usuwa nam wybrany kolor z planszy. I w tym trybie, gdzie fajerwerki są, bardzo dobrze on się wykorzysta. Będziemy mogli to dobrze wykorzystać tak naprawdę. Wykorzystajmy wszystkie fajerwerki, ekstra movik sobie zróbmy tutaj. Mamy ekstra movik, żeby zrobić szybką aktywację boosterka. Teraz w rytmie disco wypuścimy sobie kulę. Proszę bardzo. Czy możemy wykorzystać potencjał strzałek? Jeszcze nie. I teraz zobaczcie, widzicie, poleciała strzałka teraz z wykorzystaniem z punktów. Tutaj czerwone pola sobie wykorzystajmy. Tutaj bomba, poleciała fajerwerek do góry, teraz na dół, trochę słabo, ale trudno. Już booster nam się tutaj, widzę, aktywował, ale mamy kolej przeciwnika, ale przejdźmy do mojej. Dobra, mamy ostatnią rundę, moja kolej, boosterka sobie wykorzystajmy. Zobaczmy, jak to się wszystko ułoży fajnie. Wykorzystajmy na fioletowe. Czerwone, no nie mogę wykorzystać nigdzie akurat na fajerwerki, niestety niefortunnie to się tak wydarzyło. Ale tak czasami bywa, ale warto brać ogólnie właśnie Brokułka do Random Studio tak samo. Akurat fajnie można go wykorzystać. Szukam gdzieś tutaj jakiegoś ruchu. Ekstra movik wleciał, fajerwerki w dół poleciały. Przeciwnik raczej już gorączkuje i się zastanawia, co on w ogóle tutaj robi. Teraz zróbmy tak. No i dobra, i teraz zabieramy czerwony kolorek z planszy przeciwnikowi. No i dobra, i wygraliśmy! Jej! Udało się, pan Broku, zwycięzcą jest tego turnieju. Lecimy dalej. Dobra, wybieramy Clio Kadabrę do tego teraz trybu, która wsysa randomowo klocki i wypuszcza nam dwa skarabeuszki na planszę, które następnie po wyborze danego jakiegoś koloru wypuszczają ich więcej. Dobra, teraz tak, Founders Pirates, jak zagramy sobie,
To trzeba doprowadzić skrzynki na sam dużo, co zrobi nam przeciwnik. Fajnie, że wykorzystał mini Clio i całą mapę i akurat mu zleciały te Foundersy na dół. A dobry jest przeciwnik, widzę tutaj podwójny ruch, ale przejdźmy do naszego ruchu, bo mnie interesują moje ruchy. Robimy tak, ruchmy sobie Clio, niech nam weź się randomowe klocki. Skrzynki coraz bliżej są dołu. Teraz tak, co mogę tutaj zrobić? Zróbmy coś takiego, naładuje nam delikatnie booster, akurat skrzynka nam poleciała w dół, mamy aktywowanie boosteru znowu, drogi raz. Jak ją dobrze jeszcze można wykorzystać? Proszę bardzo, tutaj zrobimy w taki sposób, bombek nam niech to da więcej, trochę niech nam rozwali planszę. Akurat skrzynka nam wleciała w dół. Mamy ostatnią przeciwnika, no naładowaliśmy sobie booster, kolej teraz przeciwnika. Co on teraz zrobi tutaj? Ekstra movik. No przeciwnik nie jest taki wcale jakiś taki słaby, jednak dobrze myśli. Widzę tutaj, ale dobra, zobaczmy co mogę zrobić. Aktywację boosteru zróbmy. Niech nam poleci boosterek sobie. Co mogę zrobić, skrobuszku? Pokaż mi. Weźmy sobie, aktywujmy bomby. Zobaczcie ile teraz bomb na rundę mam, nie? Ekstra movik, akurat fondercy poleciały sobie na dół, czyli te skrzyneczki tak naprawdę. Aktywujemy sobie drugi raz booster. Przeciwnik już się poddaje, bo widzi, że nie ma szans. Ale spokojnie, jeszcze troszeczkę chcemy cię tutaj dobić, ile możemy maksymalnie. Ekstra movik nam wlatuje. Weźmy mini Clio, użyjmy do naszego boostera, do boosterka, dobrze mówię, i lecimy, aktywujemy znowu. Tak, przeciwnik już się w sumie poddał, więc zróbmy sobie po prostu punkty, tak dla siebie po prostu, i GG, dzięki za gierkę, i nadzieję do następnego razu. I mamy Mixi Miałka, kociaka, który hakuje nam różne klocki i później z tych trzech kolorów skakuje nam na jeden kolor, który sobie wybierzemy, lecimy. O, mamy znowu Foundersy, czyli fajnie się tutaj zrobi, zrobił sobie poczwórny tutaj ruch, aktywujmy sobie naszego kociaka i zobaczmy jakie kolorki teraz. My zrobimy sobie zielone, bo zielony to mój kolor jest. Fajnie tutaj wszystko się połączyło. Możemy boosta znowu wykorzystać, kociak nam znowu skakuje, daje nam kolejnego praktycznie boosterka. Dobra, robimy teraz tak, hakujmy teraz żółte. O, przeciwnik się już poddaje? Czemu się już poddaje? Poczwórny ruch, ja się dopiero rozkręcam. Kociak też dopiero co łapki rozgrzał dopiero. Nawet miąknięcia tutaj nie było. Na szybkości teraz wykorzystajmy tutaj. Jedna skrzyneczka nam wleciała, zładowała nam boosterek na kolejne... Ej, już? Naprawdę? Ja chciałem się rozkręcić. I mamy El Magneto Special Edition, czyli teraz w cztery kierunki świata nam robi magnetyczny ruch, dzięki czemu możemy lepiej z niego skorzystać niż z poprzedniej wersji. Dobra, co mamy? Znowu gramy Jungle Jama teraz w takim razie. Tutaj jeden listek daje nam plus 3 do mapy, więc spoczko, aktywujmy sobie naszego El Magnetico, który fajnie przyciągnie wszystko, nawet zielony kolorek i fajnie to teraz może się łączyć, komponować w tym akurat trybie w Random Studio, gdzie wszystko randomowo się dzieje, ale tutaj randomowe ruchy na pewno nie są moje, bo są zawsze przemyślane. Zobaczcie, znowu teraz możemy fajnie go wykorzystać, dostajemy plus 3, to nawet nie umiem matematycznie tego obliczyć, ile tam dostaliśmy, bo za dużo tego było, ale znowu nam booster się praktycznie zaraz aktywuje. Proszę bardzo, kolej teraz przeciwnika, co zrobi teraz pani koala? Nieważne, bo teraz moja kolej. Aktywujemy nasz booster. Już się poddajesz? Przeciwnik już wyczuł, co chciałem zrobić, bo używamy sobie od razu na mini listki i teraz możemy El Magneto wykorzystać w taki sposób, że nam przyciąga w każdą stronę i więcej możemy zdobyć teraz punktów. Przeciwnik to delikatnie wyczuł, chyba dlatego się poddawał tak naprawdę. Ale nie ma co się poddawać, póki jeszcze gierka trwa do końca, a jednak się już poddał. I znowu do Random Studio, wybierzmy sobie teraz doktorka Kolorka z specjalnej edycji, który nam pomoże też odmienić całe losy gierki na naszą korzyść, ze względu na to, że może trafić nam akurat się kolorek, żeby Bountiego trafić. Dobra, więc zróbmy w taki sposób Bountiego, naładujmy sobie boosterek, aktywujmy naszego doktorka i zobaczcie. Jak automatycznie fajnie akurat strzelił nam się w pomarańczowy kolorek i możemy teraz fajnie go wykorzystać.
I lecimy teraz w zielone. Dobra, ale fajnie wykorzystaliśmy z planszy to, co było nam potrzebne jak najbardziej. Co tutaj możemy zrobić? Ekstra moving. Wykorzystajmy znowu naszego doktorka, żeby nam pozamieniał kolorki na jednolity. I zobaczmy, co się wydarzy teraz. Na zielony, proszę bardzo. Żadnego bounty na razie nie było, więc tutaj na spokojnie. Teraz tak. Wykorzystajmy sobie gwiazdeczki. Niech nam zamieni troszeczkę, żeby troszeczkę w boosterka sobie podładować na kolejną rundę. O, bounty wleciało. Kolej przeciwnika. Przeciwnik co tutaj zrobi? Przeciwnik tak długo myśli, że chyba zrobimy przeskok na swoją rundeczkę, gdzie możemy bounty fajnie wykorzystać. Aktywować sobie booster. I teraz zobaczmy, czy doktorek zrobi to, co właśnie chcieliśmy. I doktor zrobił to, co chcieliśmy, czyli Bontiego znowu atakujemy i strzelamy. I mamy teraz tak, zielone. Dobra, wykorzystajmy mini Clio, żeby skopiować sobie błyskawice na mapę. Proszę bardzo. Niech nam doda troszeczkę tutaj elektryczności. Dobra, teraz zróbmy w taki sposób, że aktywujmy sobie boosterka. Szkoda, że nie mam Bountiego, bo cały czas na pomarańczowe nam fajnie zmienia, nie? A widzicie, jak fajnie można wykorzystać doktorka akurat do tego trybu. Też jest dobry. I teraz tak. Zróbmy jeszcze raz aktywację. Zielone nam zrobiło. Dziwne, że przeciwnik się nie poddaje tak troszeczkę, nie? Ale chociaż ma jeszcze szansę, nie? Tak jak mówiłem to wcześniej, że tak naprawdę to różnie bywa. 3, 2, 1, nie wiem co zrobić tutaj, dajmy ruch taki sobie tak na odchodne i tyle, czas skończony, bounty wlatuje dla przeciwniczka, ale myślę co on tutaj zrobił, no nic nie zrobił takiego, więc wygraliśmy, GG. No i mamy UFO Special Edycję, które UFO pojawia się na planszy, randomowo wsysa dane klocki. Też fajnie będzie można wykorzystać w Random Studio, ze względu na to, co się tam dzieje randomowo, że randomowo UFO zbiera, to jak najbardziej się przyda. Zobaczcie, gramy Funky Tales. Tak naprawdę, zobaczmy jak przeciwnik to robi, o co tutaj chodzi. Tak naprawdę gwiazdki tutaj wykorzystał i teraz wszystko wokół, co jest zebranego. Zobaczmy, co Boomerka mu zrobi, to zaraz wam wytłumaczę jeszcze to bardziej, o co chodzi, bo może akurat się wydarzy tak, że Boomerka mu wykorzysta do Funky TLS-ów. O, proszę bardzo, jak fajnie tam wykorzystało i wszystko wokół teraz zebrało przeciwnikowi. Ale dobra, może przejdźmy do swojej kolejki, jak to zrobić teraz. Zróbmy sobie ekstra movie, Funky zostało zebrane, fajnie do góry i na dół zbiera automatycznie. Zaraz wam będę pokażę wam z wykorzystaniem boosterka, jak to wygląda. Wykorzystajmy sobie zaraz boosterka. Zobaczmy, co tutaj zbierze. Oczywiście w tym trybie akurat dwa razy tylko na rundę się pojawiają Funky Tielsy, także już teraz nie będzie. Mam nadzieję, że w kolejnej rundzie będą pokazać, jak fajnie można to wykorzystać. Co do perków, to perki się u mnie nie zmieniają cały czas. Tak samo standardowo gram mini Clio i gwiazdeczki. Dla mnie najlepsze to są boosterki, te perki, przepraszam. Nie wiem, co mogę jeszcze tutaj. Dobra, mamy taki ruch. Niech przeciwnik mi pokaże, o co tutaj chodzi. Tutaj przeciwnik zrobił jakieś głupotę i tutaj Funky fajnie wykorzystał. Przejdźmy do mojej kolejki. Aktywujmy sobie nasze UFO. Zróbmy sobie nasz niebieskie. Teraz niebieskie sobie zbierzemy. UFO wisi nam w powietrzu. Teraz zbiera wszystkie te pomarańczowe na razie. I teraz zobaczcie, zabieramy teraz niebieskie i niebieskie akurat tam w tamtym ciu, bo Funky ten to nam zebrało fajnie. Możemy aktywować znowu sobie boosterka. Strasznie dużo będę coś czuję miał tutaj do wykorzystania tego boosterka. Wszystkie żółte zbierzmy sobie z planszy. Tutaj mamy ekstra movik. Mamy kolejny ekstra movik, kolejne aktywowanie. UFO, ciężko się mówi i tłumaczy, żeby to pokazać, jak to wygląda. Teraz tak, weźmy na nie żółte, żółte, żółte. Zobaczmy, co tu mogę jeszcze zrobić, bo widzę poczwórny ruch, ale... A, dobra, już koniec, dzięki. No i mamy teraz chomiczka miłości Winnie Valentine, czy jakoś tak, bo po angielsku jakoś źle to wypowiedziałem, który wysyła amory, strzały na planszę i później zamienia nam to na... Fajne serduszka, podwójne. Dobra, gramy Dustin Willy, czyli Bounty, dobra, bo ja nie umiem tego wypowiadać.
Zróbmy sobie, aktywujmy boosterka tutaj. Puszczmy strzałeczki i zobaczcie, jak fajnie można wykorzystać w tym trybie, gdzie tam fajnie akurat na domowo strzelił, so fact, ale akurat strzelił się dobrze w Bounty'ego. Lubię tą postać akurat, żeby do tego random studio brać. Fajnie można wykorzystać potencjał. Bo niby, wiecie, niby łódź szczęścia i tak dalej, ale nie do końca. Ja uważam, że jakiś tam algorytm jest, który fajnie pomaga. O, tutaj gram na Allbounda. Oj, to może być ciężko akurat. No tutaj ładnie przeciwnik wykorzystuje. Wykorzystuje bardzo ładnie przeciwnik to wszystko. Zobaczmy, jak to zrobi na przeciwnik, co on tutaj robi. Albo bardzo mocno pasował do tego trybu, ale dobra, nie poddajemy się, lecimy dalej, aktywujemy naszego chomiczka, który wysyła strzałę szczęścia. Zobaczmy, było szczęście, widzicie, automatycznie tutaj Bontego nam zahaczyło. Użyjmy sobie mini Clio, żeby automatycznie podładować sobie delikatnie boosterek. Czas mi się kończy, dobra, gdzieś tutaj mogę zrobić, Bontego aktywujemy. Ekstra mówik jeszcze przy okazji wleciał, boosta robimy na ostatnie 3 sekundy. Niech nam pozamienia, jak to dodaje troszeczkę punktów, trochę dogońmy naszego przeciwnika. Dobra, mamy to. Ekstra mówik jeszcze wleciał, ale nie zdążę chyba, dobra, udało się. Czas. O nie, a to był już koniec. Oj, nie skupiłem się na tym. Dobra, to teraz zagramy Crazy Columns. Wykorzystajmy do tego Foxy Roxy, który bardzo dobrze będzie nam się spisywać tutaj ze względu na to, że na powiększoną planszę. Więc więcej graffiti będzie mógł zrobić, swoje artystyczny cały nieład na planszy. No i tyle, jak widzicie, tutaj akurat aktywuje się. Dobra, przejdźmy teraz do rozgrywki. No co, stukasz tutaj już w głowę, gwiazdeczkę sobie zrobię od razu, żeby szybciej sobie podładować troszeczkę boosterek, bo większa plansza, większe możliwości, więcej ruchów po prostu możemy zrobić, ale niestety nic nie mogłem więcej zrobić. Kurczę, dlaczego tak zrobiłem to? O, dobrze wykorzystał akurat tutaj, zbił sobie, ale tutaj tak za dużo mu nie dało, ale ekstra movik mi jakiś tam wleciał, gdzieś tam poleciał po całej planszy. Kolejny ekstra movik, kolejny, kolejny. Co jest? Kolejny! Halo, uspokój się, bo ja tutaj prowadzę, wiesz, próbuję content poprowadzić jakoś, żeby pokazać, jak wykorzystać Foxy'ego. To przeciwnik dobry jest. Dobra, ale dobra, skupię się teraz na swojej rundzie. Nic nie jest straconego, póki jeszcze możemy grać. Wykorzystajmy sobie mini Clio, żeby bombkę zrobić. Niech nam wysadzi troszeczkę planszy. Akurat tam wleciało na booster, widzę, do załadowania. Aktywujmy sobie. I zrób teraz magię grafitową. Dobra, jakoś tu poleciało. Tutaj pamiętajmy o tym, że w Crazy Columns automatycznie wszystkie kolumny też dają jakąś inną tą punktację, nie? Więc trzeba o tym dobrze pamiętać. Mamy ekstra movie, akurat strzałeczki poleciały też na ósemeczkę. Fajnie tutaj błyskawica została wykorzystana. Co mogę jeszcze zrobić? Nie widzę ruchu. Ej, no naprawdę nie widzę ruchu. A. No nie wiem, czy to był dobry. Ej, no zaczęło już mi się mielić w oczach po prostu i nie zobaczyłem jakiegoś lepszego ruchu. No trochę słabo poszła ta runda. Jakoś tam dużej przewagi nie zrobiłem. O, patrzę na ciebie, pani Kobro. Kobra też fajna jest do tego akurat typu, ale to... I teraz co on zrobi? Ej, chyba nie mam szans, jak widzę. Ale... No, czas mu się skończył. Ostateczna runda, moja kolej. Zobaczmy, co w mojej mocy mogę zrobić jeszcze tutaj, żeby wygrać. Co stuk... A, coś, jakiś ruch miałem lepszy, że on tak stuknął? No nie, no kompletnie nie mój mecz. Widzę, tutaj ja już odpadam. Dobra, lecimy mecz Rumble na 15 osób. Do tego trybu będziemy wykorzystamy... A, dobra, boperka trzeba zmienić tutaj. Nie mogę zagrać standardowo. Wykorzystajmy sobie teraz tak. All aborda wybierzmy. Dlaczego? Bo tutaj musimy aż 70 gwiazdek wybrać w tym trybie. All aboard bardzo szybko może nam nabijać właśnie nasze punkty, żeby wykorzystać boostera w danym trybie.
Ogólnie onboard bardzo dobrze wszędzie się nadaje. Dobra, lecimy tutaj. Jak widzicie, 70 aż trzeba gwiazdek, żeby w ogóle aktywować, a ta board bardzo szybko może to zrobić. Teraz tak, pomyślmy teraz szybciutko, wykorzystajmy sobie tutaj zmianę planszy. Proszę bardzo, dostajemy Aldoborda, bierzemy go. Tutaj nie ma co myśleć, tutaj trzeba po prostu działać i od razu robić. Bounty poleciało, lecimy, aktywuje nam, kurczę, widzicie, aż 70 trzeba zebrać, to jest mega dużo. Wykorzystamy mini Clio, żeby nam bomby zrobiło. Niech nam wystrzelą, akurat bounty wleciało automatycznie, można wykorzystać boosterek. I sami zobaczcie w ogóle, jak Alt-Abort ogólnie robi, że booster tak szybko się ładuje, że jest fajnie i można było. Mamy pierwsze na razie miejsce. Można było znowu wykorzystać boosterka. Zobaczmy teraz, gdzie tu możemy kolejny ruch jakiś zrobić fajny, ciekawy. Tutaj bounty, lecimy do boosterka, 21 dostaliśmy, tam 47. I proszę bardzo, co ono jest? Dziwnie jakoś tak to wyskoczyło, dobra. Ej, o nie, już nie mam ruchów. A miałem do zrobienia, no i patrzcie, no i niestety co, zakończamy to na drugim miejscu, ale fajnie można było wykorzystać. I teraz gramy mecz Rumble kolejnym, tylko wybierzmy teraz małpkę Jojo, która fajnie potencjał można jej wykorzystać czaszkowa, że jak robimy combo wombo, to fajnie wszystko się kumuluje w jedność, a akurat w Rumble to się bardzo mocno przyda. Jeszcze zobaczcie, że gramy tryb na 50 osób, to jest mega dużo. A mapkę można bardzo szybko wykorzystać i jeszcze zobaczcie, że tutaj każdy wartość jeszcze klocek ma inną. A mapka fajnie do tego się nadaje, bo w różnych randomowych miejscach wysyła te swoje czaszki, które fajnie łączą się i kumulują w boosta, który fajnie robi nam akurat punktację, która w tym akurat trybie bardzo mocno się fajnie przydaje. Teraz tak, możemy tutaj coś zrobić. Tutaj mamy kolejny ruch, fajny, ciekawy, automatycznie. Widzicie, bo akurat każdy kolor dodaje tutaj... No patrzcie, no akurat skupiłem się na tym, żeby to bardziej mówić, a nie zwróciłem uwagi na to, że już ruchów nie będę miał niestety. Ale no cóż, liczmy na to, że przejdziemy to chociaż dalej, do kolejnej rundy. Ile? No to nawet, aha, no to nieźle, ja w ogóle gdzieś jestem tutaj na szarym końcu, a tam mają po 2-3 tysiące, no to niezłe prosy z nich się zrobiły, koniec. Poddaję się. Masakra wyszła. Oj, 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 oj. I to już wszystko w dzisiejszym odcineczku. Tutaj właśnie widzicie na ekranie moją tier listę boosterów z Matchmasters. Zachęcam do ściągnięcia gierki z mojego linku i trzymajcie się do następnych odcineczków. Pa, pa.